Mariupol umiera. Miasto jest oblężone przez Rosjan. Brakuje jedzenia, a nawet wody. Orban walczy o utrzymanie władzy. Wybory w niedzielę. Propaganda działa. Wyniki w sondażach dobre. A gościem Radia Z jest politolog profesor Marek Migalski. Minęła właśnie 17. Zaczynamy jednak informacją sprzed chwili. Mężczyzna z automatem Kałasznikowa przy dworcu w Lille na północy Francji. Trwa akcja policji, podaje Reuters. Więcej w kolejnych wiadomościach Radia Z. Dramatyczne relacje mieszkańców Mariupola, do których dotarł specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Blisko 90% budynków w mieście zostało zniszczonych podczas rosyjskich bombardowań. Wciąż jest tam ponad 150 tysięcy osób. Rosjanie prowadzą ostrzał, nie pozwalając na ewakuację. Brakuje jedzenia i wody. Julia, której udało się uciec razem z rodziną, mówi, że ludzie umierają z głodu i pragnienia. Półtora kilometra od nas była studnia. Tylko dzięki temu mieliśmy wodę. Chodziliśmy tam, a właściwie biegaliśmy, bo cały czas do nas strzelali. Nie wiemy, czy ta woda była zdatna do picia, ale innego wyjścia nie było. W częściach miasta okupowanych już przez Rosjan dochodzi także do gwałtów. Kilka dni temu na skutek wywołanych tym obrażeń zmarła kobieta. Wołodymyr Kliczko w Berlinie, brat mera Kijowa, spędzi w stolicy Niemiec co najmniej 2 dni. Były zawodowy mistrz świata w boksie towarzyszy ukraińskiej delegacji rządowej. Zabiega o dalszą pomoc. Ukraińska delegacja wyjechała w środę samochodami z Kijowa do Polski. Dalej podróżowała samolotem. W Berlinie planowane są spotkania z członkami rządu federalnego, między innymi z wicekanclerzem, ministrem gospodarki Robertem Habeckiem. Jak donoszą media, Niemcy mają dostarczyć na Ukrainę między innymi kilka tysięcy rakiet przeciwpancernych, zwiadowcze drony, noktowizory i moździerze. Ten sprzęt pochodzi już nie z zasobów Bundeswehry, lecz z bieżącej produkcji niemieckich koncernów zbrojeniowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z. Wojna w Ukrainie nie pogorszyła notowań premiera Orbana, bo odpowiednio steruje na Węgrzech swoją propagandą, mówi Radio Z szef Amnesty International w Budapeszcie Dawid Wik. Wybory już w tę niedzielę. Rządzący Fidesz w sondażach ma coraz większą przewagę nad opozycją, bo jak podkreśla Dawid Wik, na Węgrzech sprzedawana jest ludziom rosyjska narracja. W niektórych krajach europejskich są opłacane przez Rosję portale z fake newsami siejące propagandę wojenną. Na Węgrzech ich nie potrzeba, bo zamiast nich są publiczne media. To tam pojawiają się regularnie osoby, które o wybuch wojny obwiniają Ukraińców. W kampanii wyborczej Viktor Orban kreuje się na gwaranta pokoju i zarzuca opozycji, że chce ona wplątać Węgry w wojnę z Rosją. O polityce w erze wojny także w rozmowie z gościem Radia Z. Zapraszam, Beata Tadla. Dzień dobry. Mamy już połączenie z politologiem, profesorem Markiem Migalskim, kiedyś europosłem z list PiS-u, potem poza tym środowiskiem, no i już od lat właściwie poza czynną polityką, tylko jako analityk, obserwator. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam panią, witam naszych słuchaczy. Zacznijmy od tego, że PiS składa jednak wniosek o odwołanie marszałka Senatu Grodzkiego. Impulsem miały być skierowane przez niego słowa do Ukraińców, że przeprasza za to, że my kupując surowce wspieramy rosyjski reżim. No a wczoraj okazało się, że jednak możemy nałożyć embargo na gaz, a potem jeszcze na ropę teraz na węgiel, potem na ropę i gaz. Jak pan ocenia ten wniosek i jak pan ocenia słowa marszałka? Oczywiście, że wiemy, że ten wniosek nie znajdzie uznania większości senackiej, czyli tej, która stanowi mniejszość w Sejmie, czyli opozycja obroni swojego marszałka, czyli będzie to tak samo mało skuteczne, jak wnioski z kolei opozycji w Sejmie o odwoływanie poszczególnych ministrów. I to wiemy. Symbolika. Symbolika, ale no, polityka składa się z symboli. Politycy mają jakby ich narzędziem to są słowa, wobec tego porozumiewają się w ten sposób ze swoim elektoratem i to jest z punktu widzenia PiS-u dobre zagranie. Dlatego, że rzeczywiście zwraca uwagę na słowa. I tu już przechodzę do tej drugiej części pani pytania, czyli o ocenę merytoryczną. Otóż no, dotyczy to słów marszałka, które to słowa zostały skrytykowane przez część polityków związanych z Platformą Obywatelską. Mam na myśli przede wszystkim wiceprzewodniczącego Platformy, czyli Rafała Trzaskowskiego. No i jednak jakiegoś polityka ważnego ciągle dla Platformy, czyli Bronisława Komorowskiego. Więc to z tego punktu widzenia PiS robi jak gdyby słuszne posunięcie z punktu widzenia własnych interesów wyborczych. No i drugim argumentem dla wniosku jest to, że marszałek Grodzki nie złożył immunitetu, nie chce się zrzec, zamroził wniosek w tej sprawie, głosowania ciągle w Senacie nie ma, a prokuratura chce przyjrzeć się sprawie jego rzekomych łapówek. Powinno się to głosowanie odbyć?
Ja uważam, że rzeczywiście głosowanie powinno się odbyć, zwłaszcza, że marszałek tu chyba ma pewność, że ten immunitet nie zostanie mu uchylony. Więc natomiast oczywiście ten immunitet nie powinien być mu uchylony, dlatego że wiemy, w czyich rękach znajduje się prokuratura i jak to śledztwo byłoby wykorzystane przeciwko dzisiaj w sensie formalnym najważniejszemu politykowi opozycji, no bo tak trzeba go w strukturze państwa uznać jako marszałka Senatu, byłby łatwym celem. I więc mówiąc krótko, marszałek Senatu powinien poddać ten wniosek pod głosowanie, a większość senacka powinna obronić swojego marszałka, dlatego że gdyby rzeczywiście oddać go w ręce tej machiny, która jest zarządzana przez Zbigniewa Ziobro, to mogłoby się okazać, że śledztwo takie toczone jest przez wiele lat, natomiast wyciekałyby z niego mniej czy bardziej kompromitujące informacje, mniej czy bardziej prawdziwe informacje na temat marszałka, co oczywiście byłoby w interesie PiS-u, a na pewno nie byłoby w interesie opozycji. Na pewno jeszcze porozmawiamy o tych interesach politycznych. A wracając do zapowiedzi embarga na rosyjskie surowce, bo wcześniej rząd się zasłaniał unijnymi przepisami, że nie można tego zrobić, teraz okazuje się, że jednak można. Myśli pan, że ta decyzja będzie też impulsem dla innych krajów, żeby zrobiły to samo? No, na razie jest tak, że i Niemcy, i Włosi to sobie bezpośrednio z Putinem rozmawiają, negocjują. Putin chce wzmacniać rubla, więc chce, żeby te kraje płaciły w rublach. Na pewno taka jest intencja polskich władz, znaczy żeby ten gest był podzielony przez innych partnerów unijnych. Czy tak się stanie, nie wiem. Ja mieszkam koło granicy czeskiej i słucham czeskiego radia i zostało to wczoraj przedstawione w czeskich mediach jako coś wyjątkowego. Raczej było to pochwalone, natomiast jako coś unikalnego. Znaczy, tak, odważnego? Odważnego nawet, tak. Tyle tylko, że nie było tam deklaracji o tym, że się na przykład rząd czeski pójdzie w tym kierunku. Natomiast wygląda na to, że Polska rzeczywiście jest na tym froncie antyputinowskim, czy nawet szerzej można powiedzieć antyrosyjskim, najbardziej aktywnym graczem w całej Unii Europejskiej. Popycha Unię Europejską do ostrzejszej polityki. Natomiast na przykład te państwa, które pani wymieniła, są mniej chętne do tego, żeby uczestniczyć w tej antyputinowskiej akcji i jak gdyby interesy wszystkich stron są jasne. Wiemy, dlaczego Polska jest tak bardzo aktywna i wiemy też, dlaczego Francja, Włochy czy Niemcy są mniej aktywne. To trzeba rozumieć. Oczywiście można mieć do nich pretensje, tak jak oni mogą mieć do nas pretensje o to, że my jesteśmy tutaj zbyt, nie wiem, radykalni, ale ta gra jest dosyć racjonalna z punktu widzenia wszystkich sił politycznych w Europie. Prezydent Duda poleciał do Watykanu. Jutro ma rozmawiać z papieżem Franciszkiem w cztery oczy. Myśli pan, że prezydentowi uda się przekonać papieża, by jednak ostrzej wypowiedział się na temat agresji Putina, no bo na razie watykańska dyplomacja zalicza spory wizerunkowy kryzys w sprawie wojny i ta postawa jest chyba na rękę Kremlowi. No ja nie jestem członkiem Kościoła, więc też jak gdyby moja krytyka instytucji watykańskiej byłaby po pierwsze łatwa, a po drugie chyba niepotrzebna, ale rzeczywiście zacznijmy od końca, czyli rzeczywiście jest tak, że ten Franciszek, którego ja bardzo lubiłem i bardzo ceniłem i trudno go było nie szanować za to, co robił, jak próbował zmieniać Kościół, rzeczywiście w tej sprawie zachowuje się jakoś absolutnie skandalicznie, nie jest mu w stanie wymienić słowa Rosja w kontekście tragedii na Ukrainie. Natomiast pierwsza część pani pytania dotyczyła tego, czy Andrzej Duda zdoła przekonać Franciszka do tego, żeby wypowiedział te słowa i potępił nie tylko ogólnie przemoc czy zło. Nie, żeby zło nazwał złem. O właśnie o to chodzi, dokładnie, żeby powiedzieć, skąd jest to zło i kto to zło przynosi. Otóż to po pierwsze, pani pytanie potwierdza to, o czym rozmawiałem, znaczy, że Polska jest tutaj bardzo aktywna i myślę, że taki cel tej wizyty przyświeca prezydentowi Dudzie. Natomiast nie sądzę, żeby ta wizyta miała taki wpływ, chociaż trzeba docenić to, że Polska stara się tutaj grać na kilku fortepianach i ten fortepian watykański, który na razie jest głuchy, w potępieniu agresji rosyjskiej na Ukrainę i nazwania zła złem. Jest rzeczywiście tutaj dosyć, trzeba to dostrzec po prostu i pochwalić, mówię tutaj o polskiej dyplomacji. No właśnie, reakcją na ten wizerunkowy kryzys, takie są przynajmniej zapowiedzi albo spekulacje, mogłoby być zaproszenie, a późniejszy przyjazd Franciszka do Polski dla części
może nie będzie to ważne, ale dla wielu Polaków, którzy też pomagają Ukraińcom, i dla wielu Ukraińców mogłoby być istotne, gdyby na przykład właśnie na polskiej ziemi, tej ziemi, spotkał się z uchodźcami z Ukrainy i no, wygłosił jakieś no, mocne przemówienie, żeby zmyć z siebie ten blamasz. No, ja nie kibicuję Kościołowi, więc pani ma absolutną rację, że to prawdopodobnie pomogłoby Kościołowi, ale z jakiegoś powodu Franciszek tego unika. No, wiemy, że to, oni myślą w zupełnie innych kategoriach, jakiegoś pojednania z Kościołem Wschodnim, więc tutaj te kilka tysięcy ofiar w prawo czy w lewo dla nich się mniej liczy niż jakieś mityczne pojednanie Kościoła w obliczu, nie wiem, nadchodzącego Armagedonu. Ja trochę kpię oczywiście, ale to też pokazuje, że w jak różnych heurystykach, mówiąc trochę naukowo, funkcjonujemy i myślę, że to jest powód, dla którego teraz zupełnie poważnie Franciszek milczy. No, po prostu nie chce sobie zrazić Kościoła Wschodniego, który to, i to jest niestety smutna konstatacja, który to Kościół Wschodni po prostu wzmaga i pomaga reżimowi Putina, i jako politolog ja mogę tylko nad tym boleć. Natomiast na pani sugestie, czy rzeczywiście taka wizyta na przykład w obozie uchodźców, znaczy nie mamy obozów, natomiast powiedzmy w miejscach tych recepcyjnych, czy pomogłaby Kościołowi? Tak, ale najważniejsze, że pomogłaby tym ludziom, bo to jest istotne, pytałam, prawda? Tak. Bo jak mówię, ja mam jak gdyby interesy Kościoła mnie mało interesują, natomiast interesy Ukraińców, interesy jak gdyby obywateli Rzeczpospolitej są dla mnie o wiele istotniejsze i z tego punktu widzenia ta wizyta byłaby wskazana. Byłoby super, gdyby Andrzejowi Dudzie udało się namówić Franciszka na taką wizytę, chociaż jak rozumiem, no, zdolności perswazyjne prezydenta Dudy mają swoje granice. Co wojna w Ukrainie oznacza dla polskiej polityki, czy wcześniejsze wybory, o których mówi, których nie wyklucza Jarosław Kaczyński, rzeczywiście są możliwe. O tym porozmawiamy już w internetowej części naszego spotkania. Od teraz jesteśmy wyłącznie na Facebooku i na YouTubie Radia Z oraz na radioz.pl. A gościem Radia Z jest, przypomnę, politolog profesor Marek Migalski. Jeszcze tak na marginesie, nawiązując do tego, czym przed momentem rozmawialiśmy i tej takiej prowojennej postawie Cyryla, to jest taka informacja, że ukraiński parlament przygotowuje ustawę, która ma zakazać działalności Patriarchatu Moskiewskiego i odebrać majątek właśnie za te prowojenne postawy Cyryla, z którym, dodam, Franciszek spotkał się i rozmawiał z nim online kilka dni temu. No dobrze, to zamykając ten temat, chciałabym zapytać, dlaczego Jarosław Kaczyński postanowił właśnie teraz wracać do teorii o zamachu smoleńskim, bo mają się odbyć uroczystości 10 kwietnia z okazji 12. rocznicy. Dokładnie takie jak przed pandemią, czyli duże. Prezes mówi, że świat musi zmierzyć się z ustaleniami raportu Antoniego Macierewicza. Tutaj widzi pan jakiś związek z trwającą w Ukrainie wojną? Tak, nawet kilka tych związków. No, po pierwsze jest tak, że rzeczywiście ta wojna uprawdopodobniła narrację smoleńską. Ja nie jestem jej zwolennikiem, natomiast rozumiem, że część ludzi może myśleć w ten sposób. No, jeśli Putin dzisiaj robi takie bezeceństwa na Ukrainie, zleca zamach przecież na Zełeńskiego. Prawda? To przecież nie byłoby żadnego, znaczy nie byłoby to sprzeczne z logiką, gdyby zlecił również zamach na polskiego prezydenta. Więc w tym znaczeniu to paliwo smoleńskie jest teraz, powiedziałbym, takie bardziej wyżej oktanowe. I warto z punktu widzenia PiS-u w to zagrać, dlatego że można do tej narracji smoleńskiej przekonać o kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy ludzi więcej niż to zazwyczaj było. Drugi związek między tą wprowadzeniem tej narracji a wojną to jest takie, że w jakim sensie prezes Kaczyński został zdominowany przez na przykład Andrzeja Dudę, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania. Wobec tego musi o sobie przypomnieć, musi pokazać, że w dalszym ciągu jest liderem tego obozu, a dla obozu PiS-u ta prawda smoleńska, tutaj oczywiście stawiam cudzysłów, jest jednym z fundamentalnych zjawisk czy fenomenów. Wobec tego to też jak gdyby Jarosław Kaczyński, wprowadzając tę kwestię, przypomina o swojej roli jako no, jak gdyby najważniejszego polityka w obozie władzy. Przypomniał o niej też pewnie towarzysząc premierowi podczas wizyty w Kijowie. To może o tym za chwilę. Ale czy ten powrót do narracji smoleńskiej może być mobilizacją elektoratu przed wcześniejszymi wyborami? Bo prezes pytany o te wybory mówi, niczego nie można wykluczyć. Gdyby to zależało od Jarosława Kaczyńskiego, to wybory odbyłyby się za miesiąc czy za dwa.
dlatego że to paliwo, czy to złoto polityczne, mówiąc językiem Mateusza Morawieckiego, które najpierw było dostarczone przez kryzys białoruski, a teraz jest dostarczane przez wojnę na Ukrainie, no może się w pewnym momencie wyczerpać. Wobec tego trzeba z tego korzystać, dopóki ten temat jest, dopóki on przykrywa, mówię o wojnie, przykrywa wszystkie inne rzeczy, takie jak drożyzna, inflacja, nie wiem, pan Mejza, Pegasus i wszystkie inne bezeceństwa tej władzy. Wobec tego widzimy to zresztą w sondażach. Być może te zyski PiS-u nie są aż tak duże, jak większość komentatorów. No, ale są. Ale są właśnie, więc warto byłoby teraz pójść na tę konfrontację, dlatego że prawdopodobieństwo wygrania wyborów dzisiaj, jutro, za dwa miesiące jest o wiele wyższe niż może być za kilka miesięcy. No więc tak, i do tego raz... też mamy obniżkę podatków, zapowiedź kolejnych jakichś właśnie podatkowych udogodnień dla rodzin z dziećmi. A wyobraża pan sobie kampanię i wybory w tych warunkach, kiedy toczy się wojna i właściwie nie wiadomo, kiedy się skończy? Oczywiście, że sobie wyobrażam, bo z punktu widzenia PiS-u, jak mówię, byłoby to idealne, czego dowodem jest kampania wyborcza na Węgrzech, która, jak wiemy, służy Orbanowi i myślę, że Jarosław Kaczyński to obserwuje i widzi, że gdyby dzisiaj odbywała się taka kampania wyborcza w Polsce, to ona też przyniosłaby zyski polityczne obozowi władzy. Więc jak gdyby Orban pokazuje tutaj ścieżkę, wskazuje, że to paliwo jest, warto je eksploatować, warto go używać. Natomiast no, problemem jest, powiedziałbym, konstytucja. Znaczy nie można jest aż tak pogwałcić, żeby rzeczywiście rozwiązać Sejm tak od, dlatego że są dzisiaj już tylko dwie możliwości doprowadzenia do przedterminowych wyborów. Pierwsze to jest samo rozwiązanie Sejmu, ale do tego potrzeba 306 czy 307 głosów, już nie pamiętam. Co prawda wczoraj u Konrada Piaseckiego Borys Budka zapowiedział, że owszem, Platforma poparłaby taki wniosek, ale to oczywiście było tylko takie powiedzenie na potrzeby, takie prężenie mózgów, bo to jest oczywiste, że opozycja właśnie w związku z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, nie powinna poprzeć takiego wniosku, ponieważ po prostu skazałaby się na klęskę wyborczą. Więc myślę, że tutaj to by nie zadziałało. Natomiast drugi sposób doprowadzenia do przedterminowych wyborów to jest podanie się rządu do dymisji, no ale tam są tak zwane trzy kroki i w pewnym momencie w drugim kroku ta inicjatywa przechodzi do Sejmu i tam mogłaby się ukonstytuować taka techniczna większość z jakimś na przykład politykiem PSL-u na czele, która mogłaby odsunąć PiS od władzy, a jednocześnie nie zarządzić wyborów. Ten kryzys uchodźczy, o którym pan mówił, mógłby być wykorzystany, jeśli do wcześniejszych wyborów by doszło. No bo czytałam pana analizę i pan snuje takie trzy scenariusze i w każdym z tych scenariuszy uchodźcy odgrywają rolę. No, myślę, że to jest oczywiste, że napływ do nas kilku milionów ludzi, nawet jeśli nie przyznamy im praw wyborczych, ale po prostu ich obecność u nas musi wpływać na nastroje społeczne Polaków. Ja sobie przeanalizowałem, bo pani prawnie nawiązuje do mojego artykułu w Rzeczpospolitej, tak. Ale ja sobie przeanalizowałem nastroje i wzajemne sympatie i antypatie Polaków i Ukraińców. I to jest ogromna dysproporcja. Otóż my w opinii Ukraińców jesteśmy dzisiaj ich ulubionym sąsiadem czy ulubionym narodem. To jesteśmy po prostu my, a później długo, długo nic. Natomiast niestety Polacy nie podzielają tej sympatii. Mówiąc bardzo obrazowo, bo ja porównywałem kilka sondaży, to jest mniej więcej tak, że 1/3 Polaków bardzo lubi, czy po prostu lubi Ukraińców, 1/3 są obojętni, natomiast 1/3 ich nie lubi. To znaczy, że to jest 10 milionów dorosłych Polaków, którzy jeszcze bo to były badania przed wojną. A przez to, że ich nie lubi, to im dzisiaj nie pomaga, czy to się nie przekłada w taki bezpośredni sposób? Proszę pamiętać, że pomaga mniejszość. My mamy skróconą perspektywę. Winą oczywiście to jesteście wy, czyli dziennikarze i media, ale mówię to pół żartem, pół serio, bo muszę usłyszeć, oglądamy, żeby móc się uderzyć w piersi. My oczywiście oglądamy te tabuny ludzi, którzy pomagają, no, ale pamiętajmy, to jest mniejszość. Znaczy, no, w tę pomoc zaangażowało się, ja naprawdę nie wiem, ale może 2, może 3, a może nawet 5 milionów ludzi, ale a to w naszym ciągu jest mniejszość. Tak, tak. To jest spektakularne, tylko że to nie świadczy o tym, co myślą wszyscy Polacy. I duża część Polaków, zwłaszcza ta 1/3, która wcześniej deklarowała, że Ukraińców nie lubi, dzisiaj być może jest onieśmielona, trochę pochowana na mediach społecznościowych, ale oni się nie zmienili. Oni w dalszym ciągu mają swoje fobie i antypatie i za chwileczkę będą zarówno środowiska polityczne, bo o tym mówimy, jak i medialne, które będą eksploatować i obsługiwać tę niechęć. I to jest naprawdę gratka, to jest kilka milionów ludzi,
którzy mówią, że nie lubią Ukraińców. Wobec tego oni muszą mieć, oni za chwileczkę znajdą jakąś reprezentację polityczną. Już przecież widzimy, że Konfederacja eksploatuje ten temat i za chwilę pojawią się media, gazety, tygodniki, portale, które będą obsługiwać te emocje, żerować na tych emocjach i to oczywiście będzie wpływać na nastroje społeczne i w tym kontekście na nastroje wyborcze, bo o to się pani pytała. No tak, ale to przysporzy punktów Konfederacji jeszcze bardziej i na przykład partii Zbigniewa Ziobry? To są dokładnie dwie partie, które ja wskazuję jako te, które będą, przepraszam za to sformułowanie, profitować, czyli zyskiwać na tym. Bo one nie mają tutaj żadnych złudzeń, żadnych obciążeń i po prostu mogą to robić. Natomiast PiS będzie w pewnej kłopotliwej sytuacji, dlatego że duża część jego wyborców jest również antyukraińska, ale jednak pewna część jest proukraińska. I myślę, że PiS będzie się zachowywało wobec Ukraińców tak, jak zachowywało się w sprawie szczepień. To znaczy, że ogólnie jakby linia partii będzie okej, będzie pro, natomiast będzie się tolerować, a nawet hodować kilkunastu posłów, którzy będą obsługiwać emocje tych antyukraińskich wyborców, co oczywiście nie jest dobre dla PiS-u, dlatego że PiS w tej materii nie będzie jednoznaczne. No ale tak czy inaczej te nastroje antyukraińskie będą raczej sprzyjać tym, którzy dzisiaj są kojarzeni z obozem władzy, albo Konfederację, dla której to uważam jest ostatnia szansa, ponieważ wyczerpało się paliwo antyszczepionkowe, no i teraz po prostu te miliony Ukraińców są dla nich absolutną gratką. Wczoraj usłyszeliśmy pierwszą szokującą wiadomość o tym, że jakiś Ukrainiec zabił Ukrainkę. No ale przecież to są też ludzie, tacy sami jak my, znaczy tam są i dobrzy, i źli ludzie, wobec tego wśród tych kilku milionów, które do nas przyjdą, nie będzie już tylko straumatyzowanych matek i dzieci, ale będą też po prostu mężczyźni, którzy są tak jak część Polaków, nie wiem, mordercami, gwałcicielami, złodziejami i to w naturalny sposób będzie eksploatowane i przez te środowiska polityczne. Każdy pojedynczy przypadek, oby do takich nie doszło, ale może tak faktycznie być. Wojna, to jest oczywiste, że jest teraz najważniejszym tematem, te, które wcześniej się pojawiały, no, znikają. Opozycja też stara się jednoczyć wokół bezpieczeństwa, nie grać tym kartami tych poprzednich sporów, dotychczasowych sporów. Myśli pan, że opozycja traci właśnie wszelkie nadzieje, że mogłaby przejąć władzę? Nie. Tak dobrze to dla PiSu nie jest. Dlatego, że jednak pani trafnie zauważyła, że kwestie bezpieczeństwa będą tutaj niezwykle istotne w następnej kampanii wyborczej, bo rzeczywiście poczuliśmy się zagrożeni, a z punktu widzenia biologicznego, neurobiologicznego, to są dla nas najważniejsze rzeczy. Ja się tym zajmuję naukowo, więc tutaj tylko powiem krótko, znaczy, że dla nas to jest w ogóle podstawowy paradygmat, czy czujemy się bezpiecznie, czy też nie. Wobec tego dzisiaj wyborcy będą szukać tych partii, w których komunikat o tym, że to one zapewnią nam bezpieczeństwo, uwierzą. I oczywiście PiS ma tutaj mocne karty, bo będzie mogło mówić o tym, że przecież to oni byli pomysłodawcami WOT, że zawsze ostrzegali przed Rosją, byli najbardziej antyrosyjscy czy antyputinowscy. I tutaj tak, to jest to, o czym my mówimy, o tych silnych kartach PiS-u. Ale opozycja nie jest bez argumentu, dlatego że dzisiaj jedynym powodem, dla którego bomby rosyjskie spadają na ukraińskie miasta, a nie na polskie, jest to, że jesteśmy członkiem Zachodu. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO. I w tej materii to opozycja ma silne papiery, a PiS ma dużo za uszami, dlatego że to PiS nas przez ostatnie 7 lat skłócało ze wszystkimi właściwie partnerami zachodnimi, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie postawiło na Trumpa, który tak naprawdę jest wielkim sojusznikiem Putina, ale też oskarżała Berlin, Paryż, nawet Pragę o działania antypolskie. Mówiąc krótko, polityka PiS-u nas wyłuskiwała z Zachodu, osłabiała Zachód, dzieliła Zachód i myślę, że to byłaby najlepsza linia obrony dla opozycji, żeby pokazać, że jeśli ktoś tutaj przez ostatnie kilka lat dbał o polskie bezpieczeństwo, to ci, którzy nas zakorzeniali na Zachodzie, a nie ci, czyli PiS, którzy nas z tym Zachodem skłócali. Więc tutaj jest pewna szansa dla opozycji. A wyborcy mają aż tak długą pamięć, czy raczej głosują pod wpływem tego, co dzieje się bardzo blisko wyborów i to jest ta główna motywacja.
Od tego partie mają spin doktorów, mają specjalistów od PR-u i od tego i dlatego biorą pieniądze z budżetu państwa, żeby przypominać wyborcom o tym, co rzeczywiście pani ma rację, wyborcy mogą zapomnieć, bo myślą o innych rzeczach, bo są zajęci własnym życiem. Natomiast, no, przepraszam bardzo, ale jeśli opozycja nie jest w stanie, nie byłaby w stanie przygotować jakiegoś sensownego komunikatu przypominającego te mocne karty opozycji, no to znaczy, że po prostu, że PiS powinno rządzić do 2657 roku, bo to znaczy, że po prostu opozycja nie zasługuje na to, żeby rządzić. Nie, no, kryzys klimatyczny chyba nie pozwoli dotrwać do tego czasu. Na koniec jeszcze chciałabym zapytać o to, jak pan myśli, co zakończy wojnę w Ukrainie? Ja nie pytam o to, co siedzi w głowie Putina, bo to ciężko tutaj znaleźć coś racjonalnego, ale tak z analitycznym okiem, czy to będzie dyplomacja, czy to będą sankcje, czy jednak działania militarne? Jeśli pani daje mi taką alternatywę, czy takie propozycje, to powiedziałbym tak, że ostatecznie zakończy to dyplomację, no bo trzeba będzie zawrzeć jakiś pakt, tylko że o tym, jak ten pakt, albo to będzie zawieszenie broni, albo to będzie pokój, albo to będzie jakiś inny traktat, albo to będą jakieś gwarancje. Otóż o tym, jak będzie wyglądać, jaki będzie miało kształt to porozumienie, będzie jednak decydować w pierwszej fazie działania militarne, więc jak po prostu gdzie się ukształtuje ten front, czy to będzie zwycięstwo jednej czy drugiej strony, czy jakiś nierozwiązywalny, czy nierozstrzygnięty konflikt. A to, jak te działania militarne będą się toczyć i jak się zakończą, oczywiście na to mają na to wpływ sankcje. Więc z tych trzech rzeczy, sankcje, dyplomacja, militaria, no ostatecznie dyplomacja, ale to, o czym, co będzie na stole, będą decydować zarówno działania militarne, jak i zmniejszające, bo zwiększające szanse militarne Ukrainy w tym konflikcie, sankcje gospodarcze. Mhm. Dla politologa to chyba są ciekawe, trudne czasy. No nie chciałbym tak powiedzieć, Są wyzwaniem, prawda? Są wyzwaniem. Przeżywamy ostatnio takie historie, które nas emocjonalnie rozhuśtały. Mamy najpierw pandemię, którą też właściwie rozpatrywaliśmy i z politycznych, i społecznych względów. Teraz mamy wojnę. Jak pan, jako politolog, obserwator, analityk, ocenia właśnie tę swoją pracę? Ona jest trudna? Ona przede wszystkim jakby pokazała, znaczy ta wojna pokazała nasze ograniczenia jako analityków. Znaczy większość naszych analiz się nie sprawdziła i wszystko to, co ja dzisiaj u pani powiedziałem, może się okazać po prostu nieprawdą. Przepraszam panią i naszych słuchaczy, ale to po prostu, ja na przykład napisałem taki tekst na tydzień przed inwazją, napisałem tekst na Facebooku o takim dosyć zabawnym dzisiaj już tytule, a mianowicie wojny nie będzie. Więc to pokazuje po prostu nasze ograniczenia. Natomiast dla mnie to jest rzeczywiście fascynujące, dlatego że ja się zajmowałem Rosją wiele lat jako parlamentarzysta jeszcze europejski. Ja na przykład mam zakaz wjazdu do Rosji, znalazłem się na takiej liście 89 polityków europejskich z zakazem wjazdu na teren Rosji. Nie wiem zresztą, czy to do dzisiaj obowiązuje. No nie, żebym się wybierał, ale rzeczywiście dla mnie ten wschodni wymiar działalności Unii Europejskiej jest najbardziej fascynujący, ale naprawdę ta wojna pokazała, bo o to się pani pyta, nasze ograniczenia. Znaczy nasze jako analityków, zarówno wewnętrzne, jak i militarne, to naprawdę rzeczywistość pokazała, że jest właściwie nieprzewidywalna i to powinno dla nas wszystkich, mówię tutaj właśnie o komentatorach, naukowcach, uczyć nas jeszcze większej pokory niż jeszcze powinniśmy się nią wykazywać na co dzień. To jest duża nauczka dla nas. O matko, to kogo my mamy słuchać, kogo mamy czytać? Nie, no ciągle jednak nas, nie, to nie jest aż tak, żeby teraz po prostu jakiegoś kolegów na Facebooku czy innych specjalistów, którzy się nagle narodzili, bo jednak kilku specjalistów, i tu nie mam na myśli siebie, jednak się nie pomyliło, więc warto szukać takich ludzi, w mniej czy bardziej, powiedzmy, ja się nie zajmuję polityką międzynarodową, więc tutaj miałem prawo do pomyłki, ale warto jednak szukać właśnie w tym bałaganie informacyjnym, w tym szumie, zresztą to jest jakieś zadanie was jako mediów, żeby oddzielać plewy od ziarna, znaczy żeby rzeczywiście zobaczyć, którzy z komentatorów, naukowców, profesorów mówią bzdury, a którzy jednak przynajmniej próbują docierać do rzeczywistości, ocierać się o tą rzeczywistość i byłoby też dobrze, gdyby ten czas był taką weryfikacją tych ludzi, którzy mówią bzdury kompletne, a tych, którzy jednak starają się nawiązywać jakiś kontakt z rzeczywistością. No tak, ale też, żeby ten czas nigdy już więcej nie musiał być żadnym punktem odniesienia do kolejnych analiz tych trudnych sytuacji, z którymi Bardzo chciałbym wrócić do komentowania na przykład pana Mejzy, albo nie wiem, przesunięcia do ostatniego sondażu, w którym coś
tąpnęło o 0,5%, pół punktu procentowego bądź o 2, to tak, obyśmy rzeczywiście mieli takie problemy. Milionów Sasina i tak dalej. Tak. Oj tak, przyznam szczerze, że ja też wolałabym o tym rozmawiać, chociaż wtedy się wydawało trudne, niemiłe i czasem okropne. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Profesor Marek Migalski, politolog, był gościem Radia Z.